dzisiejszym odcinku będę testował produkty YouTuberów i zrobimy sobie ranking, z tego wybierzemy najlepszy. A zaczynamy od produktu Oj Wojtka w kolaboracji z płatkami Yammers. Te płatki będą o smaku cookies and cream. Wszystkie opakowania w Biedronce były w ogóle pootwierane, więc też nie wiem, od czego to zależało właściwie. No ale cóż, ważne, że udało się je znaleźć już w trzeciej w ogóle Biedronce, bo latałem po tych Biedronkach, żeby właśnie znaleźć te płatki i się udało. Wszystkie są w jednym kolorze, więc sobie otwieramy. Najpierw oczywiście płatki. I później mleko. Najpierw zacznijmy od najważniejszego, czyli oczywiście smak. Zobaczmy sobie. Gdybym mógł na przykład sobie kupować takie płatki na co dzień, nie miałbym z tym problemu. W sensie są naprawdę spoko, to są takie, powiedziałbym, płatki w porównaniu nawet do takich markowych bardziej. Również próbując te płatki mógłbym faktycznie powiedzieć, że jest to ten smak cookies and cream, jest on tutaj bardzo wyczuwalny i nie mam akurat co do tego wątpliwości. Także smak bardzo fajny. Teraz co do składu samego. Nie jest to jakoś taki najlepszy skład, ale wiadomo, cena ogólnie za te płatki to było około 5 zł. Także bardzo przystępna cena, myślę, dla wszystkich. Także same płatki, myślę, że aby było tak fair, umieściłbym mniej więcej po środku tabeli. Teraz, gdy już mamy płatki ocenione, myślę, że możemy przejść do kolejnych produktów YouTuberów. Jak widzicie, mamy tutaj pełno produktów od YouTuberów, które udało mi się jakby skomponować ze sklepów, w których byłem. Mamy tutaj zarówno płatki, które niedługo już stąd znikają, bo sobie je zrecenzowaliśmy. Mamy tutaj napoje, mamy nawet pizzę, mamy lody, wafle, donata oraz czekoladę i batona. Także sobie zaraz je zrecenzujemy, a póki co, żeby było tutaj czyściej, czyścimy to. Tę część testu będziemy zaczynali od produktów od Dika, od ekipy WK. Brakuje nam tutaj dwóch rzeczy na razie. Pierwszej to oczywiście napój izotoniczny, który będziemy sobie testowali razem z Prime'em oraz No Rush'em od ekipy. Oraz energetyków. Energetyków po prostu nie piję i zadecydowałem, że do tych testów, do recenzji no nie będę po prostu wykorzystał. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. A póki co przechodzimy do recenzji i opinii. Bardzo ładnie postarali się graficy, zarówno przy waflach, jak i przy batonach. Nie miałem żadnego problemu ze znalezieniem w ogóle tych produktów, ponieważ kupiłem je w Lidlu i bardzo dobrze się po prostu prezentują na półce. Są naprawdę bardzo ładnie wykonane te grafiki. Baton jest w ogóle, bo nie powiedziałem, o smaku kokosowym. Ma on 30% protein w batonie, czyli 50% tak naprawdę jest, ponieważ baton waży 60 gram. Próbowałem sobie ten wcześniejszy smak, tego jeszcze nie próbowałem. W ogóle w większości produktów, które dzisiaj recenzuję, nie próbowałem. Także przejdźmy do spróbowania tego batona o smaku kokosowym. Zupełnie szczerze, jeden chyba z lepszych batonów jak jadłem. Tak zupełnie szczerze, aż się nie spodziewałem, bo tamten smak mi aż tak nie siedział jak ten kokosowy, naprawdę. Jest bardzo wyczuwalny kokos. Jest fajny, twardawy, ponieważ mamy tutaj to białko w końcu, bardzo dużo tego białka. Jedyne, do czego tu można by się przyczepić, to jest cena, ponieważ cena to jest chyba 8,99 za takiego batona. I biorąc pod uwagę, że są osoby, które codziennie potrafią jeść takie batony proteinowe, albo nawet i więcej niż jeden, no to tutaj już się robi nam naprawdę spora suma, gdzie jak wiemy, rynek rzeczy dla osób ćwiczących, które mają w sobie jakieś proteiny, jest naprawdę spory i można dostać pewnie też dużo taniej o podobnym, powiedzmy, smaku i ilości białka, tak mi się przynajmniej wydaje. Także myślę, że baton jak najbardziej godny polecenia i gdzieś w tej chwili widzicie, gdzie mniej więcej na tej tabeli plusuje się ten baton. Po prostu warty, godny polecenia, jedyny mankament, cena. Następny produkt, czyli mamy tutaj nasze wafle. Ja przyznam się, że jestem naprawdę sporym fanem takich wafli ryżowych. Swego czasu bardzo dużo ich jadłem, kiedy się przestawiałem, powiedzmy, z jedzenia chipsów na wieczór do jakiegoś filmu, do jedzenia właśnie takich wafli ryżowych. A teraz z kolei jestem jeszcze level wyżej, już takim boomerem, bo w tej chwili jestem w stanie na wieczór sobie jeść te chipsy takie na przykład z jabłka, z marchwi, albo orzechy po prostu. Jeszcze nie wspomniałem, że wafle kosztowały 5 zł, czyli są już tańsze od takiego batona. I mają bardzo niską zawartość tłuszczu, czym tutaj się chwalą również z ekipy WK. Także zobaczmy sobie. Ja wziąłem akurat te o smaku serowym, a są dostępne, przynajmniej z tego co widziałem, trzy smaki. Mamy paprykowe, serowe oraz zieloną cebulkę. No i próbujemy. Bym powiedział, że bardzo mocno swoją fakturą, jak i smakiem przypominają mi te Cheetos serowe, takie świderki, takie kręciołki jakby. Są naprawdę identyczne, jeśli chodzi o smak.
I też tą fakturę, tą konsystencję. Są naprawdę zabójczo podobne. Także tutaj również myślę, że godne polecenia. Nie mam do czego się przyczepić. Skład również jest całkiem fajny, biorąc pod uwagę właśnie tą niską zawartość tłuszczu. I na tabeli w tej chwili widzicie, gdzie mniej więcej uplasował się ten produkt. Następny produkt do testów jest to czekolada od Mr. Beast'a, mianowicie Feastables. Ja kupiłem akurat tę czekoladę w sklepie Deals, która sprowadza różne produkty z zagranicy. Nie ma tych sklepów dużo w Polsce, z tego co wiem, jednak mi udało się właśnie do jednego pojechać i specjalnie kupić tę czekoladę. Cena jest dość zabójcza i wydaje mi się, że jest to chyba największa cena ze wszystkich produktów, jakie kupiłem, ponieważ jest to aż 15 zł. Wydaje mi się, że tylko pizza mogła kosztować mniej więcej w tej cenie, ale mam paragon, to potem wam powiem w późniejszej części odcinka. Ja zakupiłem Original Chocolate, czyli tutaj bez żadnych dodatków, bez smakową. Mamy tutaj 4 składniki, 55% kakaowej masy, także całkiem nieźle jak na taką czekoladę. Póki co otwieramy sobie. Trochę się czuję jak Charlie w fabryce czekolady z Willy Wonką, ponieważ tak się czuję otwierając ją, naprawdę. To jest najdroższa czekolada, jaką w życiu będę jadł. Ale patrzcie, jaka fajna faktura. Tutaj mamy nawet napis Devour. I taka tekstura jest faktura. I spróbujmy, już czuję bardzo intensywny zapach czekolady, naprawdę, bardzo intensywny. Także spróbujmy sobie jej. Naprawdę super czekolada. Zawsze jak zjem, to potem mam trudności z mówieniem po czekoladzie. Ale naprawdę bardzo, bardzo dobra. Intensywna. Fajna jest ta grubość tej tabliczki czekolady, nie jest ona za duża. Bardzo dobra czekolada. Mr. Beast ją promuje jako najlepszą, jaką jadł, jaką w ogóle jakby robi, bo wiadomo, on jako twórca będzie ją chwalił. Ja akurat mam taki plus, że będę tutaj najbardziej obiektywny akurat jak mogę. Chociaż to moja subiektywna opinia. W każdym razie... tak, to był mój kotyś. Słucham cię, Spidisiu. No i co płaczesz? Jeszcze tutaj wam nie pokazałem, górna część również czekolady, mam tutaj napis share, czyli fajnie, żeby po prostu móc się podzielić również ze znajomymi. No i na polskie standardy myślę, że można by było znaleźć po prostu podobną czekoladę o takim smaku, nawet takiej samej ilości czekolady w sobie i to o znacznie niższej cenie, prawda? Takiej powiedzmy bardziej przystępnej dla nas. Jestem ciekaw również innych smaków tej czekolady. Póki co, dobra. I tutaj macie przedstawienie, gdzie mniej więcej umiejscowiłem tę czekoladę na tabeli. Zostając przy temacie Mr. Beast'a, mamy tutaj polskiego Mr. Beast'a, czyli lody od czajnika. Mamy lody również od ekipy i dalsze lody od ekipy, tym razem akurat chmurka. Te lody już są jakiś czas na rynku, chociaż ja tutaj wziąłem sobie smak mango. Wydaje mi się, że to jest jeden z nowszych tych smaków. Szukałem lodów Gen Z, byłem w 3 Biedronkach, żadnych nie było. Także, no akurat sobie te testujemy i zobaczymy. Co jest fajne w tych lodach, to, że nie wiem jaki smak właściwie wybrałem. Mamy tutaj, ponieważ jest 4 głównych takich członków grupy czajnika i mamy też tutaj właśnie takie jakby smaki, po których się mamy dowiedzieć. W sensie członków grupy mamy czajnika, Julkę, Ostrego oraz Justka. I mamy mieć tutaj na patyczku napisane, kogo dostaliśmy. Ja mam akurat lody Ostrego i nie wiem dalej jaki to jest smak, co prawda, ale się dowiem zaraz najpewniej. A tak wygląda na patyczku. Trochę mi się ten napis kojarzy z tymi na Big Milkach, które były, czy się wygrało na przykład kolejnego loda. To było dawno temu, nie wiem, może ktoś z was jeszcze kojarzy. A teraz próbujemy. Lody już trochę tutaj w ogóle stały, więc troszkę mi się zdążyły rozpuścić, a to całkiem dobrze. Wydaje mi się, że jest to smak arbuzowy. Myślałem na początku, że truskawka, bo taki kolor. O, co jest fajne. Przebiłem się do tej środkowej części i w środku tego loda mamy jeszcze jakieś takie wypełnienie. Nie wiem nawet jak to nazwać, bo nawet nie wiem jaki to jest smak. Ciekawe bardzo. Jeśli też jesteście z tych osób, które jedzą lody gryząc je, to witam w klubie, ja też taki jestem. Nie potrafię na przykład jeść normalnie, po prostu muszę je gryźć. Będę się starał je ustawić na tabeli w taki sposób, żeby była drama jakakolwiek, żeby jedne były wyżej od drugich, ponieważ to są lody jakby, no ta sama kategoria powiedzmy, więc nie chcę ich ustawiać na równi. Na pewno graficznie... Tak już mogę sobie porównać, że na przykład te lody Hortexa bardziej mi się podobają graficznie od Korala, te lody czajnika, ale tutaj
już ta chmurka na przykład mnie kupuje. Na przykład te lody już mi się bardziej podobają graficznie. Po prostu może lubię pieski i to dlatego i w ogóle wszystkie zwierzątka. Smakowo póki co te bardzo dobre. Godne polecenia myślę. Fajny bardzo feature, że nie wiesz jaki masz smak i po prostu to sobie losujesz. Bardzo spoko. Miałem nadzieję, że jak zjadł, to tutaj będzie grawer. Sorry, ale mam brain freeze, za szybko jadłem lody. Miałem nadzieję, że tu będzie grawer z napisem jaki to smak, ale dalej mamy po prostu napis ostry, więc no nie wiem, wydaje mi się, że arbuz po prostu. Przechodząc dalej do kolejnego smaku, który tutaj mamy, spróbujemy sobie od razu lodów ekipy. Mamy tutaj smak mango, ponieważ po prostu lubię mango, co później jeszcze w tym filmiku będziecie w stanie zobaczyć. Ten również ma ciekawy feature, tak jak ten miał również jakiś inny smak w środku. Tak ten oczywiście ma tutaj znaną już z lodów ekipy tą polewę. Wydaje mi się, że to jest też strzelający cukier, czy jakoś tak to się nazywało. W każdym razie to są lody sorbetowe, a ja lubię bardzo sorbety, więc spróbujmy sobie. Takie typowe lody, powiedzmy podobne wyglądowo, jak i konsystencją do tych lodów kaktus, które, nie wiem, chyba też są od korala, ale jeśli nie, to proszę wybaczcie mi ten błąd. Ja kaktusy bardzo lubię. Kurczę, będzie trudny wybór, jeśli chodzi o to, czy te są lepsze od czajnika, bo bardzo, bardzo porównywalne. Wydaje mi się, ostatecznie powiem, że te lody od ekipy bardziej mi smakują niż ten na przykład, który jadłem czajnika. Ale być może to tylko dlatego, że po prostu tutaj ten smak był taki, że nawet nie byłem w stanie powiedzieć za bardzo, co to jest. Ten cukier strzelający, przyznam, że bardziej mnie irytuje, jak mówię, bo nie jestem w stanie się skupić na tym, co mówię, ponieważ cały czas słyszę te strzały. Ale lody bardzo dobre, naprawdę, smaczne. W ogóle zapomniałem wspomnieć, fun fact, ale są to pierwsze lody, jakie jem w tym roku, a mamy już kwiecień. Przechodzimy do ostatniego już loda na dzisiaj, czyli trzeciego. Mamy tutaj lody chmurki, te mają być o smaku śmietankowo-waniliowym w białej czekoladzie z cukrem strzelającym. Oh, a cool ambulance. Czyli absolutna bomba kaloryczna, podejrzewam, dla mnie. Mamy tutaj 65 gram produktu, na 100 gram produktu mamy 29 gram cukru. Całkiem sporo. No i spróbujmy go sobie. Wziąłem jeszcze drugiego gryza, aby więcej tego wnętrza złapać. Gruba warstwa tej polewy, ale to dobrze, ja akurat to bardzo lubię. Fajne, ja zawsze lubiłem te lody właśnie w stylu Big Milka. Ten mi bardzo smakuje i kurczę, trudno będzie go nawet usytuować gdzieś w tych lodach właśnie ekipy oraz czajnika. Myślę, że fair będzie, ponieważ ten lód jest bardzo słodki. I nie jestem pewien, czy jest on słodki przez to, że zjadłem wcześniej te dwa lody, które też już sobie miały trochę cukru i były słodkie. Czy ten faktycznie sam w sobie jest taki. Ale myślę, że umiejscowiłbym tego loda pod lodami czajnika. Tak będzie chyba najbardziej fair. Te mają najładniejszą grafikę, ale chyba najmniej by mi smakowały. Myślę, że sięgnąłbym wcześniej po te lody, które właśnie są tymi sorbetami, które też po prostu są według mnie smaczniejsze. A ten po prostu ma najładniejszą grafikę. Zostając jeszcze na moment w temacie ekipy, mamy donata. Co prawda nie jest to donat ekipy, nie jest to donat Gen Z. Byłem w trzech Biedronkach, w żadnym nie było tych donatów, więc nie wiem, czy były wykupione, czy nie wyłożone, no różnie może być. W każdym razie jest to donat od Dotty Donuts, które współpracuje z Gen Z oraz ekipą. Jest on również o smaku mango, tak jak wcześniejszy lód, który wziąłem, także nie bez powodu, lubię mango, jak mówiłem. Recenzję donatu ekipy robiłem razem z chłopakami na Shortsie oraz TikToku, który możecie znaleźć u mnie na kanale. Tego donata akurat jeszcze nie jadłem, a mam na niego, przyznam, ogromną chrapkę już po prostu od kiedy go tylko kupiłem, ponieważ ja dawno bardzo nie jadłem żadnych pączków oraz donatów. Także będzie to naprawdę spoko opcja. Także próbujemy i zobaczymy, jak smakuje. Nie wiem, czy kiedyś jadłem złego pączka lub donata, ale ten jest na pewno bardzo dobry. Pyszny. Pewnie ma pełno kalorii, ale tak to już jest z pączkami donatami. Nikt ich nie je, żeby być zdrowym, prawda? A raz na jakiś czas można sobie pozwolić. Fajnie jest to, że w środku również jest jakiś mus, coś w tym stylu, takiego musu, trochę jak są takie musy dla dzieci owocowe wyciskane, to tutaj również jest taki. Wydaje mi się, że też jest to coś w rodzaju takiej papki mango, więc też bardzo fajny feature, bardzo dobre, tego się nie spodziewałem akurat. Posypka, no wiadomo, ja nie jestem fanem tych posypek, bo to cukier sam w sobie, ale jest w porządku, w sensie bardzo dobre, można sobie na takiego pozwolić raz na jakiś czas. Nie wiem szczerze, gdzie bym umiejscowił tego donata.
z naszej tabeli, więc pewnie zobaczycie to dopiero jak będę to montował i zobaczycie, gdzie go umiejscowiłem, bo sam na razie nie wiem, zobaczę jak będzie to wyglądało. Następnie przechodząc do kolejnej recenzji, mamy tutaj trzy różne napoje. Mała gra dla was, czy jesteście w stanie zgadnąć po samym kolorze, gdzie jest dany napój. Mamy tutaj napój izotoniczny od Dika, mamy tutaj napój ekipy, czyli No Rush, i mamy również napój Prime, czyli jest to napój od zagranicznych youtuberów Logana Paula oraz KSI. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo nie wiem czy dobry research zrobiłem, ale tak mi się wydaje. Także jeśli zaznaczyliście te napoje w takiej kolejności jak teraz na ekranie, to się mylicie. Poprawna kolejność jest mniej więcej taka, że mamy tutaj od prawej strony napój izotoniczny od WK Dzika, mamy tutaj napój ekipy No Rush oraz napój Prime od KSI i Logana Paula. Nie piłem napoju izotonicznego oraz napoju Prime, piłem ten napój i zaraz wam powiem co o nim myślę. Póki co, na razie spróbujmy sobie od prawej, czyli ten napój izotoniczny. Jak mówiłem wcześniej, przepraszam, że się nie pojawia tutaj recenzja... napoju energetycznego, czyli Energola od Dzika, ale po prostu nie jestem fanem, nawet jeśli to jest od Dzika. Tutaj nie będę coś gadał o jakimś kolorze i tak dalej, no co, no kolor jak kolor, jest w porządku. Ogólnie lubię napoje izotoniczne, trochę ich piłem w swoim życiu, zwłaszcza jako osoba ćwicząca. No i próbujemy najpierw smakowo. Chyba chciało mi się pić. Fajny, bardzo dobry smak, mocno grejpfrutowy, ja uwielbiam grejpfruta. Bardzo dobry smak. Intensywny, bez problemu. Nie czytałem, szczerze nie wiem czy to jest, w sensie nie czytałem jaki to jest smak, po prostu zobaczyłem, że jest napój izotoniczny, bo też go szukałem zarówno w Lidlu, jak i w Biedronce i udało mi się w trzeciej Biedronce znaleźć. Tak, o smaku grejpfrutowym z zero z witaminami, dobra. I co jest bardzo fajne, czyli mamy tutaj 750 ml, w tych 750 ml mamy tak naprawdę zero tłuszczu, zero cukru, węglowodanów, białka, mamy jedynie prawie 1,5 grama soli, także naprawdę super, pełno tutaj jakichś witamin, elektrolitów, jakiś magnez. Łosie, jelenie, sarny, dziki. Bardzo fajny, godny polecenia, na tabeli gdzieś mniej więcej tutaj wam się pojawia, gdzie go sobie plasuję. A, prawie bym zapomniał, jaka cena? A jeszcze wracając tak na moment, bo zapomniałem kompletnie o tym, za co przepraszam, ale lody Chmurka kosztowały 3 zł 32 grosze, donut kosztował 2,50 bez grosza, lody ekipy, ten mix, czyli ten o smaku mango kosztował 2,59 oraz lody Hortex, czyli te lody od polskiego Mr. Vista, czyli czajnika, 3,29, także takie były ceny. Z kolei napój tego izotonika od Dzika to jest 4,99. Także ten napój jak najbardziej godny polecenia, w przystępnej cenie, bardzo fajny. Teraz będziemy próbowali sobie innego napoju, to jest taki napój również z witaminami, nie wiem czy można go nazwać izotonikiem, wydaje mi się, że nie. Ten jest o smaku mandarynki. Ja go kupiłem na promocji. Normalnie on też kosztuje 4,99, a mamy tutaj mniejszą jakby pojemność tego napoju. I tutaj już mamy trochę cukru, bo sprawdzałem. Ale ja go kupiłem na promocji za 2,99 w Żabce. Także całkiem spoko cena jak za taki napój. I tutaj mamy, nie wiem czy mówiłem, 533 ml. Także napój ekipy No Rush mandarynka. Tutaj powiem wam, że jak już spróbowałem tego izotoniku grejpfrutowego, to mam tak zaorany smak, że nie wiem, czy bym powiedział, że to mandarynka. Zwłaszcza, że ja bardzo lubię mandarynki, ogólnie cytrusy. I lubię bardzo sok mandarynkowy, który jest sprzedawany właśnie w Biedronce. To był tam taki Paweł i ja jechałem na rowerze. No i tutaj już ta intensywność tego smaku bardzo marnieje. Naprawdę, tutaj smak jest bardzo taki marny. I nie wiem, czy to przez to, że właśnie spróbowałem tego. Myślę, że... wezmę sobie łyka wody, specjalnie też sobie przygotowałem, spróbuję sobie te kubki smakowe nieco przepłukać. Na recenzji mamy również wodę Cisowianka od youtubera Cis. Bardzo dobra woda, polecam. Top tier lista S tier. Tutaj dalej coś mi nie pasuje w tym napoju, w sensie ogólnie piłem zarówno ten smak jak i wcześniejszy, ale teraz dopiero po spróbowaniu tego faktycznie czuję jak mało intensywny jest ten smak, naprawdę tak. Ciężko by mi było nawet powiedzieć, że to jest mandarynka, serio, jakbym dostał ten napój, nie wiedząc co to za smak, nie wiem czy bym powiedział, że to mandarynka, także na pewno w naszej tabeli będzie się plusował niżej niż smak, a raczej niż napój izotoniczny od Dzika, zwłaszcza, że są one normalnie do kupienia w tej samej cenie. Okej, i ostatni konkurent tak naprawdę tutaj w naszej konkurencji z napojami, czyli napój Prime.
zagraniczny napój. Ten tutaj to mocno pojechali z ceną, bo jest 10 zł za 500 ml. Tak jak mówiłem, jest to napój z zagranicy, pewnie stąd też taka cena. Jest to napój niegazowany na bazie wody kokosowej o smaku wiśniowo-limonkowo-malinowym z dodatkiem witamin i składników mineralnych, także na bogato. Tu są substancje słodzące, a tutaj mamy... Zawiera cukier i substancje słodzące. Okej, teraz już rozumiem więcej. Po co ten cukier tutaj? Pytam się ekipa, dlaczego tu jest cukier? Niepotrzebnie zupełnie. Także spróbujmy sobie tego napoju Ice Pop Flavor od Prima. Zobaczmy. Wow. Słodki. Słodszy niż to, a tu jest mniej cukru. Przypomnę, ile tu jest cukru? Tu jest 1 gram cukru. Czemu to jest takie słodkie w takim razie? W sensie, w ogóle nie zwracałem uwagi na zapach. I dopiero jak podniosłem szklankę tego napoju Prime, to dopiero tak walnęło mi tym zapachem. Jest strasznie intensywny zapach, taki słodki. Ciekawe jest to, że to jest na bazie wody kokosowej, bo w ogóle jej nie czuję. Ten smak też nie wiem, czy bym powiedział w ogóle, czy jest to smak... smak wiśniowo-limonkowo-malinowy. What? Jest tu tak narąbane, po prostu słodycz tego jest tu tak mocna, że nie wiem, nie czuję nic innego poza tym tak naprawdę, nie? No nie wiem, serio, tutaj jest za mało w ogóle intensywny smak, a ten jest za bardzo intensywny i nie wiem, gdzie to w ogóle dać, bo w jednym i drugim nie powiedziałbym, jaki to ma smak. Na pewno dzik tutaj wygrywa w tym wszystkim, a tutaj, no tu jest takie combo. Ustawienie napoju Prime na samym dole naszej tabeli będzie najbardziej po prostu fair w porównaniu do reszty produktów, które testowałem w dzisiejszym odcinku. Ostatni produkt influencerów naszej recenzji to jest pizza od Kizo Subcesiliana. Przyznam się, że nie znam niestety twórczości Kizo za bardzo, także przepraszam za to. Ale za to nie o to chodzi. Chodzi o to, aby spróbować jego produktu i ocenić mniej więcej. Ja już pozwoliłem sobie ją tutaj otworzyć i prezentuje się ona najpierw zamrożona. Oczywiście zaraz ją sobie podgrzeję. W ten sposób ja wziąłem akurat pizzę 4 sery, tak? Big cheese, no ale to jest taki quattro fromage, tak mi się wydaje. Pizza jak pizza, tutaj nie wiem, czego się spodziewać było w środku. No nie jadam raczej pizz takich mrożonek. Ale sobie zrobimy wyjątek. Pozwolę sobie najpierw pizzę dać do piekarnika, podgrzejemy ją sobie fajnie i w międzyczasie opowiem o opakowaniu. Podoba mi się to, że tak naprawdę dookoła całego opakowania mamy tutaj pełen kolor, taki bardzo rażący, ciepłe barwy, fajne. Z kolei z przodu, jak i z tyłu mamy więcej odcieni czerni, bieli, bardziej takich szarości. Kupiłem pizzę w Żabce, chciałem kupić również batony, ale jak wspominałem, nie było. Cena za tą pizzę to było 17,99, czyli niecałe 18 zł i tym samym jest to najdroższy jakby produkt z całego zestawienia w dzisiejszym odcinku. No, ja akurat wybrałem sobie smak Big Cheese, ponieważ jeszcze jest dostępny smak z mięsem, ale no ja akurat tego nie brałem, wiadomo. Co do składników, mamy tutaj ser edamski, mamy ser cheddar czerwony, ser mozzarella oraz ser gouda. Także, tak jak wspominałem, mamy tutaj quattro fromage, takie typowe, czyli 4 sery. I zaraz się przekonamy, jak tylko pizza się zrobi, czy będzie dobra. Jesteśmy już po upieczeniu pizzy i coś, co pierwsze rzuca mi się jakby tak na myśl, jako pierwsze, to jest zapach tej pizzy. Jest naprawdę bardzo ładny i tak zadziwiająco. I nie wiem, czy to kwestia tego, że długo czekałem, aż mi się piekarnik nagrzeje i potem aż pizza mi się jakby upiecze. I po prostu zgłodniałem, ale naprawdę bardzo dobrze pachnie ta pizza. Coś, co jeszcze zauważyłem przy samym krojeniu pizzy, ponieważ pozwoliłem to sobie zrobić wcześniej, to jest to, że jest bardzo kruche ciasto, ale mniej gadania, więcej próbowania. Zobaczmy, jak smakuje pizza od Kizo Subcesiliana. Powiem wam, naprawdę bardzo pozytywne zaskoczenie. Nie wiedziałem, nie sądziłem, że czegoś takiego spróbuję, w sensie wiem, że to jest, jakby dalej mówimy o pizzy mrożonej, ale naprawdę jest bardzo dobra, przysięgam. Wydaje mi się, że jest trochę za dużo sosu pomidorowego, ale jest dobry ten sos, to też trzeba zauważyć. Jedyny minus to jest nieciągnący się ser. Ja bardzo lubię, jak w pizzy ser się ciągnie, ale na pewno bardzo pizza mi smakuje, dobra jest, wyczuwalne są sery wszystkie. Wydaje mi się, że największe zaskoczenie dzisiejszego odcinka, ponieważ ja trochę spisywałem ją na straty gdzieś tam podświadomie, w związku z tym, że bardzo lubię pizzę taką właśnie bardziej z restauracji. A tutaj, no nie wiem, czy po prostu jestem tak wymagający, właściwie to niewymagającym
użytkownikiem i osobą, która raczej nie potrzebuje czegoś niezwykłego, żeby się najeść i dobrze zjeść, ale naprawdę bardzo, bardzo dobra pizza. Zjem ją sobie z przyjemnością, a tymczasem gdzieś tutaj wyświetla wam się mniej więcej tabela, jak to wygląda i gdzie ją plasuję sobie. Bardzo dziękuję wam wszystkim za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek ten wam się podobał, że być może sami spróbujecie któregoś z tych produktów lub być może już próbowaliście i chcecie się podzielić waszą opinią, to oczywiście zachęcam do zostawienia komentarza w opisie tego komentarza pod filmem. A ja tymczasem zabieram się dalej za jedzenie naprawdę fajnej pizzy od Gizo. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!